osoba. Wychodźcie tutaj na bok i go będziemy mieć od tyłu. To co ja mam zejść? No zejdź, zejdź. Chodźcie tu na bok. I niech Niku go tam przyprowadzi. Ale powiedz mi, czym tego spoka napierdala? Siekierą, kilofem czy czym? Bronią normalnie. To napierdala kilofem. Zostawić tu tych NPC-ków, kurwa, przyszedł jakiś gracz, to go zajebił. Ale ładna jest ta tarcza, naprawdę fajna jest. Mówisz? No, to jest najładniejsza tarcza w grze. Ja mi się tamta, której jeszcze nie odblokowałem, bardziej podoba. To jest starożytna, nie? No. Ja czekam na 4-5, a jeszcze mi niedużo brakuje to stalowy siekier o kilo. No ja mam dopiero 42, jestem w połowie 43. Na 4-5 levelu. O, na 4-5 levelu odblokuje skarbiec. Atakujemy go strzałami, czy po prostu z miecza? Nie, z miecza, on nie będzie cię bił. Czekaj, czekaj, ja na czekaj, czekaj, bo on Liku poszedł gdzieś. Poszedł, zrezygnował. On powiedział, ty pierdole, zasadzkę robią. Cofnijcie, żeby nie nawet się przeagrował. O, jest na mnie, dobra, jest na mnie. Go trochę podbiłem, idę z nim. Cofnijcie się od skały. Bijcie dopiero później, jak mordnie na nim. Nie, dobra, ty biegajmy z nim tak. No widzisz, łucznicy go piorą, o to chodzi. Na razie. No siema. Dobra, zagrował się chyba na mnie. Dobra, teraz jak komuś, i teraz go bijemy. Jaki jest na kimś. O, na mnie jest, Abi zajebał. No odskocz, ja. O, uważajcie, uważajcie. Jak robi ten atak taki... To jest ta fala. O, a jakby was zglitchował, można z niego zejść. Musicie skakać na boki i wyskoczycie z niego, jak zglitchuje. Na mnie jest zglitchowany. Gitara. Bo ten największy damage robisz, bo ty masz ten miecz, nie? Ty, przejdź tutaj, bo łucznicy nie strzelają. Dobra, dobra, spokojnie, biegam. No, spokojnie. Jest na mnie, tak? Się. Jest na skalę tu na mnie, gitara. Pomogę. Nie musicie odchodzić, nic wam nie zrobi. Ale krwawi. Tylko młotem bije po prawej stronie, jakby podnosi łapę, to cofnij do tyłu bardziej. Dobra. Bo tu cię może jeszcze sięgnąć. Jak będziesz całkowicie szkodą stał, to cię nie sięgnie. Nie, on przesuwał się do mnie. Nie pan, jaki twardy. Wszystkich NPC-ów trzeba było wziąć. Staminy im. Ciebie nie wiem. To będzie miał agro jego na sobie, nie skupię na tą skałę. Rider zliczował cię. Odskakuj spacją tam i skacz na bok. Teraz spadnie. Jak padnie, to mi dojdzie do tego ciała. No, nie mogę. Dobra, padłeś, ale jak coś to dojdziesz, to szkoda gdzieś. Jest na mnie. Ale tak ciepło. Kamerą, która kupiła coś. Oj, na mnie! Wyskakuj tam do góry, wyskakuj z skali. Na kim jest, to niech wyskakuje do góry. Dobra, jest, bijemy. Jest. O! Kurwa, Michał. To mi zajebał.
na mnie, dobra. Ale da ekstra. Za chwilę to go zabije. Oby to był tu jest na. A nie uczni, nie? To. I to. Tak, siedziałem na nim przez chwilę. Ola. Na mnie? Nie, kręci się, nie wie kogo ma bić. Tak. Jesteś rider już po swojej ciała? Nie, jeszcze nie. Lubię. Ale to kurwa, puśćcie mnie, bo się na mnie skrzyżował. Nikt cię nie trzyma. To ktoś siedział na skałce, tak? Nie, nie, ktoś skoczył, siedział na skałce, nie mogę przez niego skoczyć. Kurwa pierdole, to są takie dysynki, że nie mogę grać. Kurwa, znikają NPC-ty, kurwa, bijesz, bijesz, znika i kurwa, nagle ci pojawia dwóch za pultami z dupy. Jest. O, pad, dobra, panowie, kill off, nic więcej. No idę kill offem już do niego. Jedna osoba? Ty, pomóżcie Riderowi, bo go Kiena goni. Ja już go skrobię. Powiem wam ile... Kto go skrobał? Ja. Kto ma krew demonów? Trzy, mam. Ile masz? Ile? Trzy, a ty? Halo? Ja nic. No to musi go jedna osoba skrobać, no. Dobra, kto ma jeszcze? Skoro ty masz więcej, tak? Też? Czego? Krwi. Nic nie mam, żadnej krwi. A, dobra. To tylko ja mam. NPC jednego mam. Czekaj, będzie trzeba... Dobra, trzeba fundamenty wbudować, tylko. Ale szybko poszło na tych łuczników jeszcze. Chyba go... A, podniosłem guliku, ty. Tam się nie da jednak wejść, nie? Nie, tam się nie da. Albo czekaj. No jak ja wczoraj sam skrobę, to mówię wam, jedna osoba niech skrobie. Bo tutaj w tej grze jest chyba takie coś jak... Prawdopodobieństwo, ile czego wypadnie procentowo. Jak tak każdy bije, to pyta mi się wydaje. Więc następnego smoka proszę jedna osoba. Ale ty... straciłem cały mierz, został mi tam chyba z pół centymetra, nie hapsa na mierzu. Nie ma nigdzie drzewa. Właśnie o to chodzi, że tu nie ma drzewa w okolicy. Tam daleko przy schodach jest. Uch.